zwrócić Państwa uwagę na nową pozycję, która ukazała się w naszej serii wydawniczej Źródło i Szczyt. Jest to seria, która prezentuje klasyczne dzieła poruszające tematykę liturgii. I tą nową pozycją jest pozycja amerykańskiego teologa z Uniwersytetu Notre Dame, który porusza temat, czym w ogóle jest teologia, a tak naprawdę zaczyna sprawę od liturgii. Mówiąc konkretnie, teolog ten stawia tezę, że my dzisiaj powinniśmy mówić nie tyle o teologii liturgii, tylko o teologii liturgicznej. Jaka jest różnica, żeby dobrze uchwycić, na czym problem polega? Kiedy mówimy o teologii liturgii, patrzymy na liturgię jak na obiekt naszych badań. Patrzymy na teksty, patrzymy na celebrację liturgiczną, patrzymy na kolory, patrzymy na różne rzeczywistości i w taki sposób opisujemy teologicznie te rzeczywistości. Nasz autor mówi, że to jest błędne podejście, które cechuje również człowieka współczesnego, że lepiej spojrzeć na teologię, która jest teologią liturgiczną. Teologia liturgiczna tymczasem jest tym, co jest absolutnie podstawowe w doświadczeniu każdego z nas. Teologia, czyli słowo o Panu Bogu, ma swoje źródło w celebrowanej liturgii. Nie jest więc opisem czegoś, ale doświadczeniem absolutnie podstawowym. Dla kogo jest ta książka? Z pewnością jest dla tych wszystkich, którzy zajmują się na co dzień liturgią, ale też dla tych wszystkich, którzy każdego dnia próbują stawać się lepszymi chrześcijanami. Autor siebie sam nazywa nie katolikiem od kołyski, ale katolikiem z credo. To jest takie doświadczenie, w którym on sam zauważył, on sam odkrył, że jego podejście do Pana Boga zmienia się w trakcie samej liturgii. Więc ta książka z pewnością jest dla wszystkich, którzy po prostu chcą się modlić, którzy chcą odkrywać Pana Boga w swoim codziennym życiu. Jest propozycją, który ośrodek liturgiczny próbuje pokazać, próbuje zapewnić pewną dziurę, która jest również w naszym teologicznym myśleniu. Nie ma teologii liturgii, ale jest teologia liturgiczna, która ma swój początek w celebracji. Teologia, która karmi się liturgią i nią na co dzień żyje. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam do tego, by tę pozycję nabyć i zobaczyć, w jaki sposób pogłębić nasze życie każdego z nas.